Oni grają w Bonchi, ty chciałeś, nie? No to dzwonię do Bonkola, widzowie. Jak jest za 10 minut? A może Bonkol celowo mnie próbuje namówić na to? Żebym to obejrzał, a streamerzy tego nie mogą oglądać. 10 złotych. Gry rozkładasz na części pierwsze i punktujesz jak doktor Bones w serialu Kości. Nikt nie prosi, a każdy potrzebował takiego kontentu. Brawo. Cześć Dawid. Dziękuję Gekon za twojego donate'a, bardzo miło. Cześć Dawid, siemanko, co u ciebie? A, w porządku. Siedzę teraz, kolację zjadłem i właśnie, bo chciałem zobaczyć też o 23. A co tak wystaje, pokaz... że tak, a, w porządku. Jakby nie było w porządku faktycznie. Z grzeczności wiem, że się dobrze zapytać, co u ciebie, jak zdrowie i tak dalej, natomiast jak widzowie mnie pytają, jak dzisiaj zdrowie u ciebie, to im nie odpowiadam w ogóle, bo pytają o to codziennie. Aha, okej. Okay. W sensie musiałbym... Nie wiem, no, takie retoryczne 600 pytanie, osób nie? Mówić, no wiesz, o co chodzi, nie? No. Ale wiesz co, to jest kwestia tego, że my na przykład Polacy nie jesteśmy przyzwyczajeni do takiego small talku, nie? Na przykład w tych krajach anglojęzycznych, tam bardzo często się prowadzi taki small talk, taki chit chat. A u nas tak jakby, tylko na przykład w języku angielskim, to Dave z Ameryki, nie? Też kiedyś mówił, że jak oni mówią, hey, how are you? To mu odpowiadasz, hey, good, and you? I tyle, nie? I wiesz, to jest w ogóle niewiążące. A w Polsce to się wydaje takie bardziej wiążące, nie? A częściej się właśnie mówi, dzięki, ty też? No, spoko. No, to tak, halo, nie? Tak. I to nawet nie ma żadnego połączenia z dopytaniem się o to. Special events. Czy można to, powiedz mi Dawidku, bez żadnego problemu oglądać? Można chyba, nie? Normalnie special events ustawiasz i można na YouTubie, można na Twitchu. My często z YouTuba oglądaliśmy ze względu na to, że na Twitchu jak zatnie, no to jesteś w dupie, nie? A tam sobie na YouTubie zbuferuje ci. Ale szukam teraz transmisji oficjalnej. Nie ma jeszcze tak jakby. Ludzie są postawiani w kategorię, jeszcze tego nie ma. No to dobra, no to na Twitchu trzeba... Na czym oni? Sony czy PlayStation oni tam mają? A na Twitchu nie było kiedyś takiej zasady, że generalnie jakbyś zobaczył coś na Twitchu, to byś nie dostał za to bana, bo to się dzieje na Twitchu? Tak. Znaczy w teorii to tak jest, ale w praktyce prędzej dostaniesz bana, ale później cię szybko odbanują, bo na przykład jeżeli będziesz teraz sobie streamował... Pokazał. Tak, przykładowo jak jeżeli ja bym wczoraj i jutro streamował i wiem, że ty wieczorem na przykład sobie popijasz, bo masz urodzinki, ja mówię, a zobaczymy co u Kiszaka, widzowie. A ja dupę do ciebie. Tak, a ty akurat śmigło robisz, to w teorii ty tylko powinieneś dostać bana. Ale w praktyce dostaniemy prawdopodobnie obydwoje, a potem będziemy się tam, wiesz, kontaktować z supportem, co potrwa tydzień pewnie, nie? Albo, no wiesz co, były takie sytuacje na Twitchu, że ty nie dostaniesz bana, i ja dostanę. Bo ja będę na przykład bardziej zgłoszony niż twój kanał. Były sytuacje, że dziewczyna na przykład pokazała tam za dużo i ta dziewczyna nie dostała, ale ktoś do tego shota zobaczył na live'ie, dostał. Takie parody. Jest, na IGN-ie. State of Play Livestream. Powiem ci tak, z IGN-a nie ma co oglądać, bo oni dowalają do pokazów swoich 1000 reklam i jest oficjalnie na Twitchu już puszczona transmisja na kanale PlayStation, na Twitchu. Będzie Bloodborne zapowiedziane, widzowie? Jest. Przeważnie są już takie pewniaki, o których mowa. I niestety, ale po raz kolejny będą pokazane także gry, które wychodzą na PlayStation 4, bo oni jeszcze nie rezygnują z tej platformy, bo po prostu ona jest najpotężniejsza dla nich w ale tym momencie. Ale z PS5 to przypadkiem nie jest tak, że w sensie tak było na samym początku, to już może być całkowicie nieprawda. No, chcesz ten, Piotrek, wejść na DCK? Dziękuję. To ma być krótkie, 25 to zawsze trwa mniej więcej pół godziny. Dzięki, Fisherman, za 25 zeta. Dobra, to poczekaj, Bonkol, ja cię dodam do grupy ludologów, okej? Okay? A to już oficjalne będzie. Ale tam są, ale to są składki jakieś, tak? No, są. Nie wiem. Ja nie mam cię w znajomych na Discordzie? Nie mam, nie wiem. Wysłałem ci zapkę, bo nie mogę cię dodać do tej grupy. Weź zaakceptuj i cię będę mógł dodać i dzwonię, okej? Okay? Powiedz, jak zaakceptujesz. No, generalnie z... Masz? Generalnie z PS5 nie jest tak, że oni nadal sprzedają wszystkie PS-y, które produkują i nie potrzebują żadnego tytułu, który będzie... dobra, mam. I nie potrzebują żadnego tytułu, który będzie czysto teoretycznie... Dzwonię tam.
Siemka. O. Halko, siemka. No, że tu nie było cię wcześniej. No. Dobry wieczór. No, ja mam taką teorię, że dlatego, że te PS-y cały czas się sprzedają, nie? I oni nie potrzebują takiego przodującego tytułu, który będzie sprzedawał im konsolę PS5, bo jak na razie wszystko, co nie wyprodukują, są w stanie bez żadnego problemu sprzedać, to w momencie, gdy wejdą w czas, w którym będą w stanie produkować tego więcej, będą mieli więcej siły przerobowej, albo, no bo to jest powiązane z tym bardzo dużym problemem z chipami teraz na świecie, nie? Z tymi mikrochipami, to wtedy dowalą takiego trendsetera, taki przodujący tytuł pokroju Bloodborne 2, remake'a Bloodborne na PS5, który będzie jedynym tytułem, który sprzedaje konsolę. No bo na przykład Bloodborne był tytułem, który sprzedawał konsolę, nie? Mhm. No, a jak na razie... PlayStation 5 to nie pojawił się taki tytuł, bo... No Demon's Souls moim zdaniem były najlepsze, ale no to nie było coś, co na przykład mi nie sprzedało to konsoli. No, tylko z drugiej strony ja też jestem taką osobą, która... No ja nie lubię konsumpcjonizmu takiego zbyt dużego. I kupienie konsoli dla jednej gry to jest dla mnie za dużo, nie? No sprzedać konsolę to ci sprzeda Red Dead albo GTA kolejne, nie? No to na pewno, seller. Nie? No chyba się zacznie. Bonkol nie ma pojęcia o konsolach, on go o to pyta. Kurwa, Bonkol ma chyba więcej tytułów na PS1 niż ty byłbyś w stanie gier wymienić, synku. A tak się składa, że jeśli chodzi o PlayStation najnowsze, to posiadam PlayStation 5 i ostatnio nawet dostałem od Sony VR-a, tego najnowszego PS2 VR. No. PS5 VR 2, bo to jest druga generacja. No i miałem okazję przetestować już na kilku grach. I ten VR już jest dobry, bo ten pierwszy to jest totalne gówno. Ten, co był na PlayStation 4, gdy wychodziło. No, ten jest już jest okej, okay, bo on, wiesz, nie ma żadnych stacji bazowych, żadnych czujników, tylko gogle zakładasz i, jest, i Maciej, lecisz. Tak. Co, jestem, no. I naprawdę to już spoko działa. Tylko, że to dalej jest na konsoli, a jak jest gra na konsoli, to tak, stary. We wszystkich zajebistych grach modów nie pościągasz, nie zmodujesz sobie. W grze bardzo popularny Beat Saber, nie ściągniesz sobie add-onów, nie pograsz, nie? O, ty, bez kitu, nawet innych jakichś kawałków, ani nic takiego. A chyba, jest jeszcze nie? Bardzo, jest taka bardzo popularna gra, to się nazywa Blade and Sorcery i to jest najpopularniejsza nawalanka, polecam wam serdecznie, jak macie VR-a. To jest gra, gdzie po prostu napierdalasz sobie NPC, które idą, tak, ale właśnie z modami ta gra przyjmuje całkowicie inną jakby wartość, bo sobie takie kiedy mody będzie robisz, Bonkol Gothic VR? Frostmornem sobie nawalasz. W teorii dzięki, już Dragon. Jest. Jest? W teorii już jest, ze względu na to, że jest oprogramowanie, Dragon które 1, się nazywa... X2. Witam serdecznie, Vampira z Transylwanii i Uśmiech. Ja mam licencję wykupioną. I to jest oprogramowanie, które przekształca... A, 5 minut jeszcze. Przekształca każdą grę desktopową na VR-ową. Oczywiście albo tak, że po prostu masz takie rybie oko, jakby jesteś w grze, ale widzisz trochę jakbyś duże kino. Albo jeżeli jest, to ona w dosyć pokraczny sposób przypisze ci podstawowe lewą i prawą rękę do twoich kontrolerów. Oczywiście nie będziesz miał czegoś takiego, że... No wiem, że to ręką, nie będzie idealne. A na przykład DS-y VR są i ja będę grał w Dark Souls'y w VR-ze, nie? Giga, jestem ciekawy. Ja w sumie od razu miałem zapytać, czy już ktoś to robił, a to pewnie na bank. No. Jak wpiszesz na YouTubie VR Dark Souls, czy tam jakiekolwiek Dark Souls'y to są? Z uwagi na to, że to jest ciężka gra, to ludzie chcą pokazać się z jak najlepszej strony i ją przychodzą w najdziwniejszy sposób. I jak na razie chyba taki najciekawszy, który widziałem, to był na bananach. Tak, na bananach. Też to widziałem. Nawet fajne wydarzenie. No, tylko to jest coś, co wygląda na takie pojebane, a to serio jest proste, nie? Ale ja wam powiem, że Dark Souls'y na macie do tańczenia były ciężkie. Nie pod względem trudności gry, a pod względem tego, że mnie stopy bolały. A jeśli... Znaczy jest taka gra, która jest taka a la Dark Soulsowa i ona się nazywa Grim Lord. Ona ma VR, w sensie to jest na VR gra. I też jest, wiesz, Blacksmith, jest siadanie przy ognisku, masz Estusa i potworki, które wolno atakują, ale mocno, ale to nie będzie nigdy to samo. Natomiast to, o czym ty mówisz, to ja mam coś takiego, gdy
gram w VR-a i faktycznie na środku pokoju stoję na dywanie na przykład przez 2-3 godziny, to śródstopie strasznie boli, nie? I nie potrafię tego wytłumaczyć, bo ja nie, bo ja na przykład jak mogę iść, ja mogę przez 8 godzin spacerować, nie? I nie ma problemu. Ale gdy stoisz po prostu dosłownie na środku pokoju, tak tymi płaskimi stopami, to to właśnie powoduje i chyba powinno się w trampkach, jak się dłużej planuje coś takiego też robić. Też się wydaje, no albo w jakichś takich butach, nie? Do siłownianych, na lekkiej podeszwie. Czy przeszedł ktoś kiedyś Dark Soulsy na ślepo? Sekiro tak, ale Dark Soulsy tak bez dyskrypcji audio? O tym mówisz? DS-ów 1 bez dyskrypcji audio nie widziałem. Widziałem, że streamerzy sobie grali z dyskrypcją audio, ale nie wiem, czy ktoś to skończył. No my z Amandą też nie skończyliśmy, bo gdzieś to tak zrobiliśmy, ale my to zrobiliśmy 3 bossów od końca, byśmy to ukończyli. Musimy to kiedyś dokończyć, nie? Bo to był fajny challenge. No, taki VR z sufitu jest zajebisty, nie? To jest super sprawa. Dobra, chłopaki, no to co przewidujecie na ten... na State of Play dzisiaj? No Bloodborne Remake, nie? A, to mega bym chciał. To jest w ogóle pierwsza gra, Bloodborne... jedyna soulsowa gra, którą ukończyłem. Ty skończyłeś Bloodborne'a? Tak. Co ty gadasz? Hej. Siema, Adaś. No tak. Kurwa, to ty możesz być ludologiem. Nawet ja to mówiłem ze 3 razy, ale chyba został. Ale zrobiłeś DLC-ka też, czy nie? Nie, nie miałem DLC-ka. Dobra, to nie skończyłeś. Ej, ja w ogóle, Piotrek, a propos tego, co dzisiaj gadaliśmy, ja już wymyśliłem pełen nurt ludologiczny, nie? 3 tiry ludologa nawet wymyśliłem, ale to ci potem powiem. Widzowie, będziemy z Piotrkiem normalnie ogarniać ludologię, kurwa, mocniej, nie? I będziemy robić projekt, który będzie wam dawał możliwość zostania ludologami na 3 różnych progach. To ja na razie nie wiem o tych progach, no. Muszę, kurwa, ja wam powiem potem o tym. A czytałeś to, co ja tam robiłem, taki lekki reset? Czytałem, no. Czytałem. Okay. Ile składki? Kurwa, właśnie widzicie, my głupi jesteśmy, bo my zamiast gadać o pieniądzach, to gadamy o ideologiach, nie? Ale... będziemy mogli dostawać... Będziesz książki sprzedawał potem, wiesz? Będziemy mogli dostać darowizny, jeśli wszystko się dobrze. No właśnie. Nie, no, jeżeli mówisz o związku, to chłopie, czy w fundacjach lecisz. 1% będziecie mogli pod koniec roku, chłopie, potem nam przekazać. Ty bez kitu! Ty bez kitu! Że ja na to nie wpadłem, 1% podatku na fundację lodologiczną. O kurwa. Ej, widzowie, przekazalibyście 1% w picie? Kurwa. Ale wiecie co, bo my z tego kręcimy taką bekę i w ogóle, ale mimo wszystko to jest idea, która ma jakiś cel. My gdzieś kurwa z tym wychodzimy dalej. Nie to takie ma sens, rzeczy otwiera były, oczy. Stary. Nie takie fundacje ludzie porobili, nie takie dofinansowania w przetargach wygrywają, stary. Nie było kiedyś w polityce polskiej czegoś na zasadzie Związek Przyjaciół Piwa czy coś takiego? Było. Tak, tak. No właśnie. No to jest ten... A, właśnie, oni muszą... Ale animacje drewniane. To jest ta gra od gościa, który zrobił grę. Dobra, z kociołkiem. To jest nowa jego gra, aha, wiesz? Nachodzenie już widać, tak, no. To jest taki kółop, ale... Dzięki, Mati. Tak. Mati Byku. Ta gra, co on zrobił... Jak ona się nazywa? Getting Over It. To jest od twórcy, od Beneta. On się nazywa Benet coś tam. Bennett Foddy. I ta gra się chyba tak nazywa też. Ja nie wiem, czy on na wzór... Nie. Czyli to jest postaci. Typowa gierka pod streama, nie? Żeby streamer się wkurwiał. Tak, i jeszcze zrobią do tego jakieś fajne, wiesz, połączenie jakby z czatem zrobili, że możesz mu dzban na łeb zrzucić w trakcie, chłopie. Żeby to lepiej działało niż połączenie z Twitchem Baldur's Gate'a. Oj, oby no. Ty, to będzie giga dobre. Ale to są gry, które nie polegają na tym, że są ciężkie, a są topornie sterowane. To jest w nich najlepsze, że tutaj trzeba wytworzyć tak jakby... To są gry, których się musisz nauczyć od zera. Możesz grać w gry 20 lat i nie będziesz potrafił grać w tę grę w ogóle. I one jedynie rzucają ci po prostu wyzwanie nauczenie się całkowicie nowej rzeczy. To jest najlepsze w tym moim zdaniem. Ale są też takie gry, które na przykład, przykładowo to jest Driver, gdzie uczysz się przez 10 godzin grania w niego.
I w ostatniej misji wszystko, czego się nauczyłeś, nie ma żadnego sensu, bo ta misja na innych zasadach działa. No. To oldschoolowe gry tak działały. Często, nie? Oh yeah, I'll just grapple that fucker with my grappling hook. Yeah, no worries, just grapple that fucker. I'll just grapple that fucker. Ja muszę sobie z dźwiękiem puścić. Well, Salada. Oh, Salada. Na kim to jest kanale? Fajny dialog, lepszy niż na Starfieldzie i tak. A ty, Piotrek, nie oglądasz z nami, ty... Oho. Ja oglądałem na twoim Twitchu. Aha. Ale miałem delay i bez dźwięku, nie? Baby Steps się to nazywa. Tak, dokładnie, i to bardzo dobry tytuł, bo uczysz się faktycznie jak dziecko, nie? Chodzić. No, a game by Bennett Foddy. No, będzie grane. Hi, I'm Sean Benson. A garnuszek przeszedłeś? No pewnie. A ty? Nie, ja chyba... Nie wiem, czy ja mam tę grę w ogóle na streamie. Kurwa, no co ty gadasz? Patrycja mnie jakieś tak giga wkurwiła, bo grałem w Golfing Over It i ona mówi, a ja tam lubię takie gry, mogłabym siedzieć i grać w to 8 godzin. A mówię, kurwa, to odpal to i kurwa przejdź, a nie będziesz mi gadać, że... 8 godzin byś mogła w to grać i finalnie chyba nie zagrała, a życie mi wyzwanie, nie? Muszę to dopilnować. O, Roblox. Musisz to bąkę dopilnować. Roblox chyba jest najpopularniejszym na świecie aktualnie silnikiem do gier. Miałem to samo powiedzieć, no, systemem. No. Najlepsze jest to... Zador, dzięki. No, jasne, mów. Nie, mówię, że nie wiem, czy wiecie, że każdy z was, kto po prostu darmowego Robloxa sobie ściągnie, to każdy z was może stworzyć mapę i na niej zarabiać. Bo tam działa system tak, że o, jak Jarek. Możesz... O, a to jest Ghost coś dla ciebie. This might be new here, but we have a job to get done. The city isn't going to save itself. Kurde, Ghostbusters to jest... Mi się wydaje, że Ghostbusters ma taki problem, że to jest trochę seria, która utkwiła w latach 80. i przenosząc je na... Bo oni ją mocno próbują wstrzeszczać, nie? To jest IP, z który kojarzy każdy. Ale... No kurwa, poza tą konwencją lat 80. to w ogóle nie działa. Ja totalnie nie kupuję Ghostbustersów nowych. No i są dwie takie gry, które o duchach cały czas traktują. I jest to Luigi Mansion i Ghostbusters. I ani jedna, ani druga mi za bardzo się nie podoba. Ale wyróżnieniem na pewno jest Fasmofobia, która jest hitem, nie? Ostatnio. No tak, tylko ona jest w formule kreskówkowej, bajkowej, nie? Horroru, no. No, ono już jest horrorem. These guys, mini puffs, they can be a real pain. Przecież był, nie był nawet... To no. Mnie mega zdziwiło, jak ja wygooglowałem jakiś czas temu, że Roblox to ma chyba, nie wiem, ze 20 lat, bo mam wrażenie, że przynajmniej w Polsce to on się stał popularny dopiero w ostatnich paru. No. Nawet nie wiem czemu, nie wiem skąd. Kolejny diarek. No fucking way. A ty grasz w Bunkle na VR-ze też w horrory, czy nie? Nie gram w horrory, bo większość horrorów, które wychodziły, gdy no. VR wyszedł, to były bardzo prymitywne jumpscary, które były no. Bardzo, no bardzo niefajnie, nie? Ja też jak się bardzo a nagle... A ten już gameplayowy jakiś, to już fajne jest, strzelaniem, no. Jakieś zagadki logiczne były pokazane. Ja jak widzę że to trailery tego typu gier, to mam wrażenie, że to jest pokazany cały gameplay z tej gry właśnie. Ta, to jest Resident Evil 4 na VR modzie. Uuu, no właśnie. No Residenty ludzie bardzo cenią za gameplay stricte w konwencji horroru. Ja sam nienawidzę horrorów, ale uważam, że Resident to jest najlepszy horror, jaki jest na rynku. A, czyli jeżeli będziecie mieli Residenta 4, to będziecie mogli po prostu odpalić to w VR. Tak myślisz? Czy to no jest, było napisane na dole. Było napisane, że wymaga Residenta 4. A może wymaga, będzie sprzedany jeszcze dodatkowo? A może będzie DLC do sprzedane? No właśnie. Może to może wymagać i podstawki, i... A czwórka to jest chyba taka najbardziej ikoniczna, nie? Poza jedynką oj, i dwójką. Tam szedł ten, jak on się nazywa, ten... kurwa, ten co się wstrzyknął to.
ten skurczybyk. Wesker, Wesker. Chyba, czat, który jest najpopularniejszy Resident Evil? Chyba dwójka, nie? Mimo dwójka. Wszystko się tak pod względem dwójeczka, nie? Chyba najbardziej ikoniczna była. Dwójka, potem czwórka, no. Ja dwójkę to pamiętam, grałem w demo na PSX-ie. Znaczy na PS-ie jedynce. I tam w ogóle, jak była ta animacja otwierania drzwi, to ja się tak tego bałem. Kurwa ma, czy wiecie o czym mówię? I był cały czarny ekran i się drzwi tylko otwierały. O, Starfield. A nie. Awatarek. Awatar też jest taki eyepiece ruchany do spodu, mam wrażenie, nie? Czy poza Awatarem jedynką wyszło coś innego ciekawego z Awatarem? I nie pytam ironicznie, nie? Bo był chyba jakiś nowy film Awatara. To jest fenomen właśnie, że na tak dużą produkcję, z takim dużym sukcesem kasowym i tak dalej, to jest efekt popkulturowy Awatara jest praktycznie zerowy, nie? No, bo w sensie, no, chodzi ci o to, ale... stary awatarowy postaci, ale wiesz nie? Co? W sensie, każdy kojarzy Awatara, nie? Ale no. Tobie chodzi, że ten efekt, że to żadne inne medium tego nie przejęło na tyle tak, dobrze, by... cosplay, gry, seriale, animacje, nic. To w ogóle prawda. Nie chwyciło, nikt nie pisze o a tym. A zna go każdy, kurwa, nie? Tak. A, to chyba taki samograj na PS-a, mam wrażenie. Mi to tak trąci, ja wam. Wiesz co, no to jest cinematic, nie? To tutaj nie ma... To też nie jest gameplay, to co tu pokazują teraz, nie? Nie no, masz cząstki gameplayu. No ale przecież widzisz, jak ta ręka się rusza, to są animacje zaoskryptowane. To wygląda trochę czasami jak ten criminal, stary boss. To jest pokazywana reklama. Rookie level 1, stary. A to jest od Ubisoftu? To tu Ubi, dobra. Ubisoft jest odwrotny Midas, nie? Nie, no co ty? Kurwa, bazooki, hopie, pa! Shooting? Nie no, ja już widzę po tych gameplayowych wstawkach, że ta gra w ogóle nie ma gameplayu samego w sobie. Jest samograj na kanapę. Dla tatusiów, co z synem to odpalą. Ale ja wam powiem, z czym mi się najbardziej kojarzy to, co wszystko tu jest. To jest taki Horizon, tylko bez laski, a... No tak! To jest Horizon, to jest Uncharted, to jest właśnie ten typ gier, którego ja nienawidzę. Samograje takie. To jest to polskie chyba, nie? Jak to się nazywa? Nie, kurwa, to jest Cyberpunk! Tak! Nie, czy... Nie, no, to masz polski, dwójka. Jak to się nazywa? Ghostrunner, no. Tak, Ghostrunner, dwójka. Bardzo dobra muza. Jedynka była super, ale no dwójka ma być już jeszcze bardziej dopracowana, z tego co wiem. Wiesz, no, to była gra dosyć specyficzna, bo oni już ją od razu... No to jest takie Mirror Set, żeby była nie? Dla speedrunnerów. No. No tak. Ale już moim zdaniem każdą grę się powinno robić tak w taki sposób, żeby miała narzędzie speedrunnerskie. A demo już dostępne. O, można ściągnąć, patrz. A to jest serio polska gra w pełni, czy robiona po części w Polsce, jest zagraniczny wydawca, zagraniczny właściciel? Kurde, kojarzysz jedynka. Coś więcej? Nie, ale zaraz... No wiesz, też się mówi, że Lords of the Fallen jest polskie i jest robione kurwa w Rumunii, w Bukareszcie, nie? To jest najbardziej polski kraj. Dwójka już nie jest polska, streamie. Aha. Nie, All In Games i 505 Games, no to są dwóch wydawców. Kurwa, ja ci dałem 505, 505. 505, nie, ja jestem w Polsce. 505 Games. Tak samo ty wymawiasz błędnie Cyberpunk, a się mówi Cyberpunk. Cześć Arkadikus. Wielki ludolog. Bunker mówi się event czy event? Event! Nie, no tak jak w Polsce nie powiesz kurwa croissant, tylko croissant, nie? Stary, wiesz jak się mówi event w Polsce? I'm Iwampi, ile stat? IM, albo IM. Albo wybierz sobie IM, IM. Albo PGA. Tak. We're starting on the ship's bridge.
preparing to select our mission from the Galactic War Map. O, a też to słyszałem, że się nie mówi croissant, tylko się mówi croissant. Croissant? Tak. Bo to jest z francuskiego, oni tam mają pierdolca na punkcie tego, żeby wszystko się diametralnie inaczej wymawiało niż jest napisane. Carcassonne, to gra planszowa. Croissant. Ciekawostka, była Liga Poe bazująca na Carcassonne. Koniec ciekawostek. Kurde, ty... Kiedyś był taki youtuber, wiesz, się Bogdel nazywał, też ciekawostki nagrywał. Koktajl informacji. I co z nim? No i teraz powinien zdobyć 20 tysięcy łapek, to od razu następny wlatuje w film. Nice. Co to jest za giera? No, to jak PS-owe gierki, totalnie nie mój klimat, nie? To jest gierka dla... 15-letniego Andisa z USA, nie? Mam wrażenie. O Boże, a tutaj jakieś zrzuty? Kto gra, kurwa, w takie gry, to ja nie wiem. Znaczy to jakieś Annihilation, no nie wiem, no jakieś robaki wielkie. W ogóle jak ja widzę robaki, to mi się przypomina najgorsza kraina WoWa i ja nigdy tam nie chciałem iść, czyli Silithus. Ale fajna muzyczka była w Silithus. No, Silithus nieskończony był. Mówicie, że to czad DLC do Starfielda? W Silithusie fajne było to, że można było wyjść tam poza region i latać sobie w Azeroth. Mm-hmm. Co ty pierdolisz, Maciejczak? No, dało się w jednym miejscu wsiąść na tającego mounta poza Outlandem. Ale to wiesz, on nie mówi o klasiku, nie? Kurwa, ty... TBC. Ty o TBC mówisz. Ej, to jest najnudniejszy trailer, jaki widziałem w życiu, który jeszcze próbuje imitować interakcję jakąś discordową, że umawiają się na bicie bossa. Nie gada ze sobą, a w ogóle, wiesz, była taka gra, która już nie istnieje i w podobny sposób ją reklamowano. Wiesz, jak ona się nazywa? Evolve? Anthem. Anthem się nazywała. I podczas pokazów ta gra wyglądała obłędnie ładnie, ale zdupili to od razu, gdy zaczęło się gameplay, to oni zaczęli gadać tak ze sobą. Ej, a wy słyszycie, co on gada? Patrz, cicho, na chwilę. Ej, to jest najgorszy lektor, jakiego widziałem kiedykolwiek na pokazie opłaconym. A ty wiesz o tym, bo niektórzy uważają, że będzie to naturalnie, jeżeli deweloper, który ledwo po angielsku gada, sam powie, który tworzył grę o tym, zamiast wziąć chłopa, kolegę, który ma lektorski głos, nie? Bzura i bo właśnie, to lepiej sobie wziąć kogoś, kto dobrze o tym opowie. To wojskomowanie daje takie bardzo tryhardowe. Znaczy, zależy poczucia. W jakiej konwencji, no jak jest półgodzinny segment z deweloperem, no to fajnie, nie? No ale jak to jest, tak, jak tak. To ma być minutowy trailer, no to moim zdaniem lepiej zatrudnić profesjonalistę. This is Brian Intihar. Czy Arkadikus już stary montuje film na Spidera? Chyba tak. Nie, już był jeden o Spiderze. Marvel Spider-Man 2 is filled with an amazing story and story missions. A czemu to jest podpisane Marvel? Spider-Man jest z DC przypadkiem? Co ty gadasz w ogóle? Ale ty, bo ty jesteś chyba serio, ale nie, bo ja nie wiem, czy ty żartujesz, bo ty jesteś serio osobą, która w ogóle ma w dupie superbohaterów, bo ja w ogóle nie lubię superbohaterów i nie oglądam ich. Ale ty żartujesz, czy na serio tak gadasz? Ja lubię wybejtować tak czasem interakcje na czacie. Widzisz, jak oni się cieszą teraz? Ostatnio, jak właśnie oglądaliśmy materiał Arkadikusa, to powiedziałem na sam koniec, ty, ale przecież Spider-Man i w sensie Marvel i DC to jest przecież ten sam świat, nie? To jest to samo uniwersum i ten sam właściciel. Po czym powiedziałem, zaj w tym momencie utnij film, nie? Nie wiesz, że na YouTubie trzeba właśnie raz na jakiś czas tak celowo powiedzieć coś całkowicie błędnego, ale w takiej konwencji, żeby każdy to zauważył i sobie pomyślał, ale głupi, zaraz mu napisze jak jest. No wszystkie recenzje ostatnio tak zrobione zostały. No i w tej samej konwencji Kiszak zawsze anime hejtuje, nie? Ale wiecie, jak ja na tych streamach z Gothica często pytam, czy mają jakieś anime do polecenia? I ludzie faktycznie w komentarzach polecają anime. Widzowie, macie wy jakieś anime do polecenia? Mob Psycho. Również piszą nie.
Ale patrz, nie umiesz w ogóle, nie umiesz ludologicznie się, nie wiem, jakąś imersję tutaj się wkręcić, patrz, chłopie. Nie, nie umiem, superbohaterowy to jest totalnie. Ja generalnie nie lubię starych światów nowoczesnych lub futurystycznych, nie? Ja najbardziej lubię średniowiecze, RPG i takie klasyczne fantazy. Jestem w stanie dystopię jeszcze tak ogarnąć i lubię jakieś post-apo, ale to no, definitywnie preferuję średniowiecze i fantazy. A to dziwię się, że jak lubisz średniowiecze, to czemu z Polski wyjechałeś? Also now feed into the new district progress system, which even provides more rewards and unlocks our brand new fast travel system. As you can see here, the PlayStation 5 and its SSD means you can move across the city with very little downtime. Finally, the more you explore, the more. Na przykład, a propos Spidey'ego, ja jestem gigafanem Spidey'ego z PS1. To jest świetna gra moim zdaniem. To jest jedna z najlepszych gier wypuszczonych na PS1. W ogóle pomijając fakt, że PS1 miał giga bardzo dużo dobrych tytułów, jak na przykład Bloody Roar, albo inne właśnie takie kurwa bijatyki, albo takie 3D platformówki. Ale jak byłem dzieckiem, to w ogóle ten element wymiany strojów na Spider-Manie, szybowanie pomiędzy tymi budynkami, mi się tak kurwa podobał, ja byłem całkowicie tym kupiony. I pamiętam, że chodziłem do kuzyna grać na PS-a, bo miał PS-a 2 i właśnie tego nowego Spider-Mana on wtedy miał z PS-a 2. Ja tak na to patrzyłem i myślałem, jaki zajebiste, nie? Jak byłem na przykład, pamiętacie taką grę, która się nazywa Prototype? Ja pierdolę, ja to uwielbiałem, jak mi się to podobało, jak to wyszło. A Prototype to tak był jest jakimś bionicznym z ręką taką bioniczną? Tak, ale to tak, był tak. Też Bionic coś tam wyszło, Bionic Commando, ale to było słabe. Ale Bionic Commando to była próba wskrzeszenia IP-sa z lat 80. z NES-a. Bionic Commando to jest moja ulubiona gra na NES z dzieciaka. Oho. Dzięki Rakanishu za trzeci miesiąc. Prototype robiły typy, które robiły te stare Spidery. O, widzisz. Co to jakiś Dragon Quest? Forgotten Girl, stary, no. Jest jakiś wstyd, że nie znam nazwy nawet tego. Ej, ale ja jedną rzecz muszę powiedzieć. Jak Prototype na PlayStation 1, to ja w tego Final Fantasy. Wiecie co? Kurwa, jak to teraz dobrze ubrać w słowa, żeby tego nie wycięli. Generalnie w grach, które posiadają stylistykę anime, jest jedna rzecz, która jest świetnie zrobiona. I grafika... Wszystkie dziewczyny są pełnoletnie. Nie. I grafika się... I grafika się nigdy nie zestarzeje. I te modele są w mega ciekawy sposób przeniesione, bo to jest... To jest coś, co mi bardzo przypomina tworzenie sprite'ów 2D i przenoszenie ich na 3D, no nie? I tutaj to tak wygląda, bo te postacie, pomimo tego, że są trójwymiarowe, to nadal zachowują tą taką komiksową płaskość. I wiecie, o co mi chodzi? Tak, tak, tak. A na podobnej zasadzie, nie wiem, Fortnite też się nigdy nie zestarzeje. O, wydawca się nazywa Huyovers. Nie, no to jest abominacja, widzowie. Is like a labyrinth. Every divergence is merely an. Ale wiecie, jak jest siano w tych weebowskich gierkach? Czyż zwróćcie nawet uwagę na to, jak był ten wydawca, co teraz wydał Honkai Star Rail, to się tak nazywa, a wcześniej miał Genshina. I oni cały czas tak jakby monetyzują ten sam typ gameplayu, nie? No, a to jest ciekawa kwestia, bo to jest generalnie szersze spektrum gier mobilnych, bo większość tych gierek trafia na telefony. Jak Unity, teraz jest ta drama z Unity, nie? I ludzie tam analizują, że to jest prawdopodobnie wszystko podyktowane tym, że jest typowo pod gry mobilne, gdzie oni nie biorą w ogóle pod uwagę graczy pecetowych, bo to jest tak mały fragment rynku dla nich, że oni tak jakby nie wzięli go pod uwagę. No. Robiąc te decyzje. No tak, robiąc rubryczki, zobaczcie, które rubryczka, no wiemy, o co się chodzi. Ty, ale to jest... To jest kopie z platunsów, czy to są z platunsy? Nie, tu tylko farba jest zamieniona tylko na bąbelki stare, na pianę. I o co ci chodzi? No i co, PS zobaczy, że Nintendo ma fajnego IP-sa z platunsów, które im się podobało, więc zmienili na gumę balonową.
Ale ja, może mi ktoś wytłumaczyć, o co chodzi w gameplay Splatoonsów, bo ja nikt mi nie go. Ogólnie było już wiele takich gier, zakolorowujesz sobie planszę i im więcej jakby pokryte jest planszy twoim kolorem drużyny, no to lepiej, ale też możesz oczywiście eliminować wroga strzelając do niego, nie? A kiedy wygrywasz? Nie pamiętam teraz, ale albo w zależności od rozgrywki, albo czasowo i w tym czasie ile procent więcej jest przejęte, albo się dobije do iluś tam punktów. Bo tych trybów jest kilka. We'll see you at the Foam Stars open beta party. Okay. Square Enix, no. We've been having a blast with Foam Stars and we can't wait for you. Powiedzcie mi, że to nie jest koniec, bo tu nie było Bloodborne'a jeszcze. Before we wrap up, Square Enix has one more update. Nie, jeszcze nie, ale Ona nie powiedziała one more update? Today? No, powiedziała, before we wrap up. Na Nintendo dzisiaj też nic ciekawego nie pokazali, poza tym, że na Switcha wychodzą remake'i pierwszych trzech Tomb Raiderów z Lara. Dobra, pa, będzie Bloodborne. Bloodborne w przyszłości, widzowie. O, Bloodborne Fantasy. Sorry. Możesz śmiało Final Fantasy zawsze wpakować na pokazach, zawsze. Welcome to the new world order. Ale Final Fantasy jest na przykład IP-sem, który jest w ogóle niepopularny w Polsce, w ogóle. A przecież w Stanach to ludzie mają jebla na punkcie tego FF-a. Patrz jaki ten miecz jest łatwy do zrobienia cosplayu, stary. Kupujesz taką dyktę. To prawda, no? On jest łatwy do cosplayowania. A Final Fantasy to jest ten sam świat, co Devil May Cry, nie? Ten co Spider-Man. Stary, to jest tak jak te teorie, że Jetsonowie dzieją się w tym samym momencie, co Flintstonowie. Tylko oni tak, się to jest giga dobra teoria. No. No przecież to jest ten, Virgil z DMC-ka, nie? Ja myślałem, że to jest Dead by Daylight, to są nowe postacie po prostu. O, babą rzucił. Panel Fantasy to jest ten świat co Wiedźmin. Tak, tylko że Wiedźmin się dzieje wcześniej, ale to jest uwarunkowane tym, że oni się w Soul Caliburze potem spotykają, nie? Tak było. Myślałem, że to Heihachi. Bo to był Heihachi. Bo oni mają to samo uniwersum, no tak. Ja też mam trochę dość tego, że wszystko teraz jest remake'iem, remasterem. Chciałbym więcej nowych gier. Two delary creatures, set only to appear when the planet is in grave danger. Who dares disturb my slumber? Nawet z Warcrafta wzięli, widzisz te? Ja wam widzę i powiem tak, jak FF, to tylko wtedy, gdy pójdziesz na Mida, zrobisz 0.5 i piszesz FF. To jest jedyny respektowany FF, kurwa. W żadnym innym wypadku. A jest lepsze, jak się upierałeś, żeby iść na tego Mida i się wykłócałeś, nie? Że ja idę. No fajny pokaz był. Fajny, no? Tylko szkoda, że żadnych gier na nią nie pokazali. Ej, bez kitu to nic nie było. Czekaj, ja zawsze liczę, że jednak coś na koniec pokażą, nie? Yeah. To jest masakra, nie? Patrzcie, nawet co ludzie na Twitchu piszą, nie? Same elki, kurwa. Jak często się odbywa taki state of play? Co kilka miesięcy. Natomiast dzisiaj były trzy wydarzenia, o dziwo. I dzisiaj był Nintendo Direct, taki półgodzinny pokaz. O 16, o 17 właśnie Reggie pokazali
nowy tam w ogóle ten kinowy trailer i powiedzieli o kilku tam rzeczach, które będą, przede wszystkim o muzyce, że będą trzy nowe kanały radiowe, że w ogóle tworzą tą muzykę z tymi twórcami, co robili, wiesz, podstawce i tak dalej. Ile byście, chłopaki, dali punktów temu? Nie no, wydarzeniu? Pokaz 4 na 10, nie? Nie, znaczy, no ja na bym przykład dał grom zaprezentowany. No dla mnie to no, nie wiem, czy widziałem gorszą prezentację, w sensie nie, że gorszy niżej sposób prezentacji, ale gry to w ogóle nie dla mnie, nie. Dla mnie 0 na 10 fest. To niczym w ogóle nawet nie jestem zainteresowany. No ale no ja też nie jestem odbiorcą playa typowym. To byłoby czymś uwarunkowane mimo wszystko. Znaczy ja się nie dziwię, że tak powiedziałeś. Przecież twoja obecność w internecie jest tylko po to, nie? No właśnie, żeby pluć hejtem. Ale wiesz co, no tutaj Bonkol już była zauważona pewna zależność, że ja hejtuję, potem chwalę. Teraz będzie Lies of P, jeszcze nie wyszło, ale już wiedzą, że ja będę musiał chwalić, nie? Bo wtedy algorytm, bo budujesz algorytm na podstawie tych, na podstawie skrajności totalnych. Stary, ale chwalisz mniej. Wydaje mi się, że mniej filmów było z Baldur's Gate'a, co? Czy mi się wydaje? Niż ze Starfielda. Kurwa, na pewno było mniej. Starfield było wiele większą premierą. Sinusoida, no. W tym, co było pokazane, na Steam Decka jest Spider, to nie pokazano nic nowego. Kupcie se. A propos tego pokazu Nintendo jakby dzisiaj, to też Arkadikos potem napisał, jak byłbym recenzentem, to 9 na 10 mi się podobało. A właśnie w skali recenzenckiej, czyli od 8 do 10, ile byście dali, chłopaki? A 8, bezpieczne. Ja subiektywnie 1. Subiektywnie. Ale zawsze mogę powiedzieć, że obiektywnie na pewno nie dycha jest. Nie? Właśnie. Oceniasz? Ja bym się nie podjął recenzji, ale chciałem powiedzieć, że a propos tego Nintendo, to ciekawe wypowiedzi były dzisiaj tego ziomeczka Riot Mordog. Gość, co odpowiada za TFT w Riocie. On przed Riotem pracował dla Nintendo i właśnie powiedział z perspektywy jakiegoś tam, nie wiem kim tam był, jakimś senior devem czy coś, że najbardziej go wkurwiało w pracy w Nintendo to, że on cały czas przychodził z jakimiś pomysłami, jako wiesz, designer, żeby zrobić coś nowego i fajnego, a oni mówią, nie no stary, zrobimy jeszcze raz ten remake, to zremujkujemy, to odświeżymy, to odkopiemy. I generalnie cały czas wychodził samemu, wiesz, jakby wkładał pracę ekstra, prezentując jakieś świeże, nowe pomysły i mówili mu, nie no stary, no jednak nie przesadzajmy. No, ale wiesz co, mi się wydaje, że też spora część tego jest związana z tym, że Nintendo to jest całkowicie japoński rynek i oni uwielbiają zaruchać coś tak totalnie do zera, nie? Nie mówię tu o ośmiornicach. Tylko, no zobacz, jak długo jest pompowany IP z Mario, jak długo jest pompowane Hello Kitty, jak długo są pompowane rzeczy, które oni wytworzyli w latach 80., nie? To stary, no nie wydaje mi się, żebyś był w stanie w grach komputerowych wymienić IP-sa, który jest tak długo ruchany jak ich. No, ale ja to dzisiaj powiedziałem, że oni, to nawet nie jest tak, że oni robią kolejną grę. Jaki by był najdłużej Mario? W sensie, kurwa, pewnie Warhammer, nie? No ale Warhammer nie pochodzi z gier komputerowych, nie? Pokemony. No ale Pokemony są od Nintendo. Okej, okay, są od tego. Jak się nazywa to studio, no ale one jest pod Nintendo, kurwa, nie? Czy to są ekskluzywy? Niantic, stary. Nie, jak oni się tam nazywają. Jak się nazywa? Game Freak, no. No, Game Freak. O kurwa, przecież ci... Kto jest właścicielem do Warhammera praw? Jak oni się nazywają? Warcraft? Castlevania? No ale to, kurwa, ja wam mówię o japońskich IP-sach, a wy podajecie japońskie IP-sy. Tetris, Castlevania, ty, ale kurwa, Games Tetris Workshop był japoński, czy nie? Mogłem teraz giga ten... No Tetris pochodzi z NES, ale czy był japoński, kurwa? Chyba nie. Tetris jest rosyjski, ty bez kitu. Aleksiej Paszytnow. O kurwa, to się dzisiaj czegoś nowego nauczyłem. Z Nintendo to w ogóle jest dużo jakichś popieprzonych dram, że na przykład ludzie sobie robili turnieje takie fanowskie na przykład w jakichś tam ich gier
I nagle dostają pismo od Nintendo. Kurwa, słyszałeś stare o tej akcji, kurde, co takie gościa. Było gdzieś jakieś biedne dziecko w jakimś takim kraju trzeciego świata i zrobiło sobie niby Nintendo z papieru, nie? Że tam gra i sobie coś rysowało i sobie wymieniało kartridże i to obrazki sobie wymieniało na tym, nie? No. To się stary tak giga odbiło echem w internecie, ludzie tam zaczęli donacje wysyłać, inne tego typu rzeczy. I Nintendo to zobaczyło i pojechało do tego dziecka i mu kurwa złożyło pozew i go pozwało na kilka milionów za wykorzystywanie ich loga. Ja pierdolę. Dobra. Ale faktem jest to, że przez wiele lat Nintendo nie pozwalało nawet nagrywać gier na YouTube'a, bo musiałeś do nich dzielić się zarobkami, 20% brali. Trzeba było mieć licencję w ogóle, żeby wrzucać gameplaye z gier Nintendo. Tak. Trzeba było być ich programie partnerskim. W Polsce, stary. No, tak. Nigdy nagrywa na świecie, totalnie, bo się nie opłacało, po pierwsze, bo ja to składałem, na ostatni rok się jakby załapałem, już tworzyłem w internecie i trzeba było u nich na stronie się zaaplikować, stary, jak na ludologa, że jesteś nintendologiem, stary, i potem jak oni, z nimi tak jakby podpisywałeś trochę taką jak z agencją reklamową, youtuber, i że z tych wyświetleń, z tych gier, gdzie było nintendowa gra Mario, nie Mario, Luigi i tak dalej. To oni brali procent. Oni od razu sobie brali 20%, a reszta szła do ciebie, stary. No kurde, ale jeszcze jakbyś złe słowo powiedział, to co by się działo. Tak, ale no Gruber, i... dzięki za subiczka. I nikt nie nagrywał, bo przecież powiedział, stary, no to ja tworzę wszystko, oni wiesz, jeszcze za grę trzeba było zapłacić, X1. Bo nie było kontaktu z Nintendo, przecież nawet ale nadal nie ma polskiego jakby działu Nintendo. Ale też była taka sytuacja, że oni z copyright strajkowali twórców, którzy się negatywnie wypowiadali na temat Zeldy Breath of the Wild. I to też była taka giga drama, że jak były nieprzychylne recenzje, to nie pozdejmowali. Ale takich losowych ludzi, niezwiązanych właśnie bez licencji Nintendologa. No to był chyba Zelda Breath of the Wild, jaki to był rok? 2016? No to już każdy raczej se recenzował i gadał na ten temat. No, dobra, to chłopaki, to jaki jest najdłużej tworzony IP z europejskich lub amerykańskich w grach komputerowych? Wolfenstein teoretycznie, chyba nie? No ale najdłużej. Prince of Persia. No ja mogę powiedzieć, że stary Diablo, bo wyszły 4 części, stary, ale na jakiej przestrzeni? No, Prince of Persia, Doomy. Wolfensteiny, Sims, stary, Simsy to był który? 99 Sims 1? Assassin's Creed? Co no ty kurwa. Piszesz, widzu? Widzowie, wy ten... The Oregon Trail według internetu. Ale to jest niemożliwe, że nikt FIFA nie wymienił, stary. Ty, bez kitu, kiedy ponad 2000 części. Nikt FIFA nie wymienił. Ja nie wiem, jakbyście... Ja czekałem, aż ktoś wymieni, stary. FIFA albo PSA. Nie no, FIFA nikt nie bierze pod uwagę, no. Czy ja mam ulubioną frakcję w Warhammerze? Nie, ja nie jestem warhammerowym fanem. FIFA 9.4 to była pierwsza. No na pewno Simsy, ale to nie jest giga stara gra, nie? Ja pamiętam, nam babcia z USA wysyłała gry jakieś czasem takie randomowe na peceta. I ja muszę je kiedyś odnaleźć, bo to były takie krapiska. Na przykład kiedyś nam wysłała grę Harry'ego Pottera Lego, ale to nie był taki Harry Potter Lego, chuj, to był jakiś sandbox Harry Potter Lego, kurwa niczym, nie? To było takie gówno, ja to z 3 razy. Ty, Mortal Kombat, bez kitu, no Ed Boon to USA. No a i to Pokemony, jeszcze, no. Nie no, Pokemony japońskie. Aha, bo pierwszy Mortal 92. No to, a pierwszy Prince of Persia? O, Tekken, to jest bardzo europejska gra, no. No, giga europejska gra, wizu. Dobra, ja będę uciekał i życzę wam miłego wieczoru. Spoko, trzymaj się, Dawid, do zobaczenia. No, ja... Trzymaj się. Ciki-cink. Miałeś zobaczyć ten film, ten cinematic. No, właśnie będę oglądał,